Złote węgorze. Scenariusz Karel Kachynia na motywach opowiadań Oty Pawła. Proć rzeku tak mię. Czemuż tak kocham tę rzekę? Może dlatego, że są w niej ryby. Albo że jest wolna i beztroska. A może dlatego, że nie można jej zatrzymać? Że szumi nie pozwala zasnąć? Że jest tu od wieków, lub też dlatego, że jej wody znikają w oddali? A może dlatego, że można po niej pływać, lub w niej umrzeć? Dobrze, że babcia Karolina tego nie widzi. Czego? Pozabijasz nas. Pozor! Uwaga! Mam tego dość. Zatrzymaj się, słyszysz? Wieziesz trójkę dzieci. A w ogóle to gdzie będziemy spali? Dla kobiet i dzieci mają łóżka, a dla nas, mężczyzn... Wędrowiec prześpi się gdziekolwiek. Pościeli sobie pod gwiazdami, przykryje się księżycem. Tatusiu, natychmiast się zatrzymaj. Wracamy. Wracać? Dojechaliśmy przecież tak daleko. Widziałaś kiedyś coś równie pięknego? Tatusiu, czy to on? Przewoźnik i czarodziej w jednej osobie. Ale sztuka. A nie mówiłem? Czułem, że tu są ryby. Coś takiego. Prawdziwy artysta. Spójrzcie, jak łapie. Mamusiu, chodź zobacz. Co za koncert. Jako kubelik. Szanowni Państwo, oto srebrny kleń z czerwonym sterem pod ogonkiem. Elegancka brzana. Spójrzcie na te szykowne wąsy.
brzuchata płoć, mieszkanka wodnych głębin i pstrąg, ozdoba bystrych wód. Koniec wolności. Nadszedł ich Pan i strzelił z bata. Już są jego. Madame Messier, oto prawdziwa sztuka. Niezły z ciebie magik. Zawsze mówiłem, że porządni ludzie są nic nie warci. Jeszcze dwa poproszę. Trzy. Czemu trzy? Nie będę pił z wami na odległość. I ciągle muszę tu biegać, na koszt firmy. Zwiadowco, opowiedz nam o tym Amanie. Jak zwał, tak zwał. O tej japońskiej twierdzy w dżungli. Jak szliście tam z tym Chińczykiem. Słyszeliście to już ze 100 razy. Ja nie słyszałem. Trudno i darmo, będzie to pierwszy. To nie była twierdza. Raczej fort. Parę bambusowych chałup otoczonych gniazdami karabinów maszynowych. Początkowo szliśmy normalnie, później na czworaka, aż w końcu pełzliśmy jak węże. Wiedzieliśmy, że żółtki zdolne są do wszystkiego. Co tu się dzieje? Cisza, proszę spać. No tak. Tak, Tomasz. Przykryj się. A tatuś, czym się przykryje? Pościeli sobie pod gwiazdami i przykryje się księżycem. Ciekawe, czemu nie spytasz, czym ja się przykryję. Przepraszam, mamusiu. A czym ty się przykryjesz? Wiesz co? Skoro tak się martwisz o naszego udanego tatusia, to idź i przyprowadź go. Mamo, ja pójdę. Ja leżę tutaj, a 5 kroków dalej siedzi ten Japoniec. Przygotowywałem się do skoku, aż tu czuję łaskotanie na plecach. Przygniotło mnie coś niesamowicie ciężkiego. Nie mogłem się ruszyć. Zerknąłem więc tylko do tyłu i natychmiast zamknąłem oczy. Na plecach miałem kobrę, grubą jak noga w udzie. I już się nadymała, co oznaczało, że szykuje się do ataku. Nie zwlekałem ani sekundy. Dziabnąłem ją kozikiem, który przyszykowałem na Japońca. W tym samym momencie capnęła mnie w głowę. Zawsze atakuje głowę. Dokładnie w tym samym momencie skoczył na nią ten Japończyk. Nie zauważył mnie, widział tylko kobrę. Spadł na czworaka i odwrócił się do mnie plecami. No a? To ja go ciach. Jak mogłeś go ciachnąć, skoro wcześniej ugryzła cię kobra? Nie powiedziałem wam? Na głowie miałem hełm. Tamten. Uratował mnie. I to nie raz. Może jeszcze się przyda. Może nawet już niedługo. Masz na myśli tego gefreitera z wąsikiem? Coś ty, nie odważy się. Zaraz na granicy byśmy mu ten wąsik skrócili. Tuż przy tyłku. No proszę, mamy nowego gościa. Piękny z ciebie kawaler. Witam cię. Przyszedłeś zapewne po tatę. Chodź. Usmażyłam ryby, które złowił pan Proszek. Klenie, liny, brzany.
Ale nie widzę pstrągów. Łowiłem w rzece, a nie w potoku. Uwielbiam pstrągi. A węgorze? Węgorze oddajemy do wędzarni. Wędzimy je na drewnie akacjowym. Przecież ty nie odróżniasz akacji od krowy. Odróżniam po zapachu. Chyba że... Mamy tu wyjątkowego gościa. A, nasz kawaler. Chodź tutaj. Zjesz rybę? To pan Proszek, król wędkarzy. Od dzisiaj twój wujek. Nie chcesz ryby? To o co chodzi? Powiedz mamusi, że tu jest prawdziwy raj na ziemi i zostaniemy tutaj tak długo, jak tylko się da. Specjalny kształt. Na co będą? Takich haczyków nie produkuje nawet amerykański Mayer. Muszą być jednak w specjalny sposób oszlifowane i zwężone, żeby zmieściły się do małych pyszczków węgorzy. Boli. Na szczęście to nie największy ból na świecie. Węgorz to zagadkowa ryba, tajemnicza. Nieprzewidywalna. Żeruje w nocy i poluje przy księżycu. Biesiaduje, gdy jest pochmurno i kiedy gwiazdy idą spać. Zanęcimy je super przynętą. Tylu przysmaków jeszcze nigdy nie miały. Mam ją. Zwiała bestia. Chociaż nie. To ci delikates. Muszę mieć ich mnóstwo. Dno będzie się kłębić. Żaden węgorz się nie oprze. Pływają przy dnie. Kiedy się ściemni, wyłażą z bagna i żerują. Czasem łykają wszystko. Żerą jak prosiaki. Ale bywa, że nie tknął niczego. Chodź, malutka. Ty też. Ależ się wywija. Chodźcie tu pięknie. Wszystkie po kolei, do pudełeczka. To samiec. Węgorz to bardzo tajemnicza ryba. Ma niesamowicie delikatne mięso. Najlepsza jest wędzona, choć można ją przyrządzić na 72 sposoby. Podaje się ją na srebrnych paterach, nawet w najbardziej wytwornych restauracjach. Królowie jadają ją na złocie, ale muszą też płacić za nią złotem. Widzisz, jaka wystrojona? Niczym primadonna z operetki. A przecież to tylko zwykła rybka z potoku. Ale wspaniale nadaje się na przynętę. Machnie ogonkiem, zakręci tyłeczkiem i gotowe. Widziałeś? Pstrąg. Ależ to będzie połów. Tatusiu, zabierzesz mnie na węgorze? Jesteś jeszcze na to za mały. Takiego żarcia jeszcze nie widziały. Urządzę im takie przyjęcie, że oczy wyjdą im na wierzch. Ale będę potrzebował długiego, porządnego sznura. Kiedy twoi braciszkowie wracają z meczu? Wieczorem. Jeśli uda ci się znaleźć dla mnie ten sznur, może cię zabiorę. Nawet na pewno, przydasz się. Chcesz nieco? Chciałeś coś? Nic. No nie bo nie oszukuj. Doskonale wiem, że coś chciałeś. Za chwilę będzie obiad. Jesteś głodny? Zaraz będzie obiad.
Aspoň kousek chleba. Może kawałek chleba? Ale jeśli nie zjesz obiadu... Dziękuję. To jest ono. Właśnie o to chodziło. Zuch, przegrodzimy nim rzekę, nie uciekną. Pogoda pod psem. Ależ pięknie, jak na zamówienie. Nie widziałeś sznura od bielizny? Mamusiu, będzie mętna woda. Wtedy nasze złote węgorze czują się najlepiej. Kiedy woda trochę się zmąci i podniesie, na pewno ruszą do ataku. Idzie pan? Zbyt duża ulewa. Przecież nie będzie wiecznie lało. Tatusiu, woda przybiera. Znakomicie. Ulewa przyniesie z pól utopione robaczki, zmoknięte koniki polne i opite mszyce. Rybki już się szykują. Czekają tylko na przysmaki i się oblizują. Słyszysz? To najlepszy moment. Nasze złote węgorze wyłażą i zaczynają żerować. Czekają już na nas. Piękna noc. Ależ przysmaki. Nieźle się zdziwią. Rozbierz się. Czemu? Nie pytaj, rozbieraj się. Chciałeś iść ze mną? Chciałeś łowić węgorze? To szybko się rozbieraj. Raz, dwa. Weź ten kamień i wejdź do rzeki. Idź cały czas przed siebie. Kiedy sznur porządnie się naciągnie, wrzuć na dno kamień. Idź. Trochę wolniej. Pomału. Zaczekaj. Teraz. Tatusiu, głęboko tu. W porządku, nie bój się. Przecież jesteś moim synem, śmiało. Jesteś duży i odważny. Masz to po mnie. Idź. Jeszcze kawałek. Jeszcze trochę. Dwa, trzy kroczki. Idź. Tatusiu! Nie puszczaj. Mocno trzymaj się sznura. Jestem już przy tobie, na brzegu. To największa sztuka, jaką w życiu złowiłem. Co? Zupełnie oszalałeś. Dostanie zapalenia płuc. Mógł się utopić. Przez ciebie. Przecież go wyciągnąłem. Niby jak, skoro nie umiesz pływać. Na twoim sznurze. Na Boga. Jego życie wisiało na tym sznurze jak na włosku, nie do wiary. Przyjrzyjcie się mu. Spójrzcie. Tak wygląda ojciec trojga dzieci. Na drugi raz sam właź sobie do wody i utop się. Ale jego nie wciągaj do swoich szalonych pomysłów.
To nie była ta właściwa noc. Moje wyzłote rybki. To nie była najlepsza noc. Woda była chyba jednak za duża. Następnym razem lepiej to przygotujemy. Tatinku, przypłyną kiedyś złote węgorze? Na pewno. Kiedyś na pewno przypłyną. Ja ich jeszcze nie widziałem, ale tobie się uda. Podniosą się z dna i przypłyną. Będą ich całe ławice. Zjedzą wszystko, co im dasz. Mamy wszystko? Jest kosz na ryby? No pewnie, to najważniejsze. Gdzie byśmy wkładali ryby? Wujek z nami nie idzie? Nie widzisz? Źle się czuję. Ruszamy. Lewa! 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 Tati! Tatusiu! Tatinku! Słyszałeś, co powiedziała mama? Słyszałeś, co powiedział tatuś? Leżeć, bestio. Co się stało, wujku? To odłamek z czasów wojny. Widzisz? Nie gniewaj się. Masz. Dobry pies. Weź rybę. Będzie ci weselej. Łyknij sobie. Chodź ze mną. Od dawna trzymam ją dla ciebie. Pod wierzbami są wielkie okonie samotniki. Pokaż im, co potrafisz. Mam cię.
Jesteś mój. Zuch z ciebie. Ale sztuka. Kto go tu przybił? Wujek Proszek. Gdzie go złowił? Pod wierzbami, ale to nie wujek go złowił. A niby kto? Bujasz. Świetna robota. Dzień dobry, panie Janouch. Nie widziałeś pana Proszka? Muszę dostać się na drugą stronę. Złapałem o konia. Naprawdę? Dużego? Niech pan zobaczy. Duży czy mały, wszystkie jednakowe. Same ości. Nie nadają się do jedzenia. Czy ja dobrze widzę? W Luchu pod Branowem narodził się nowy wędkarz. Gdzie mój okoń? Co się stało? Nie ma go tam? Ukradliście go. Coś ty. Może wiatr go porwał, albo zżarł kot. Ty, draniu. Nie wygłupiaj się, to nie on. To gdzie ona jest? Zdjął ją twój ukochany wujek Proszek. Nieprawda. Właśnie, że prawda. Zaczynała już śmierdzieć. Jak każda samochwała. Musimy być stali, dwa trępowe stali, że nie mieli co na pracy, jak gitaru grali. Caj, 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 cara, caj, 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 cara. Juch, 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 juch. Juch! Tady to bude stać. Tu będzie dobrze. Świetne miejsce, na pewno tu są. Tam jest. I tam też. Na końcu żyłki zamocujemy przepony. Zwykłą żyłkę brzana może przegryźć. Brzany są najbardziej odważne i najsilniejsze ze wszystkich ryb. Z łatwością pokonują najsilniejszy prąd, a walczą jak lwy. No cóż, popełniłaś błąd, a za błędy się płaci. Mamią! Pokaż. Puszczaj. Zostawcie go. Odsunąć się. Popuść i zatnij. Przecież mu ucieknie. Troszkę napnij. Tak. Jeszcze. Świetnie. Teraz poluzuj. Idzie pod prąd. Podaj podbierak.
Chodź tu. Już. Jest twoja. Nie gniewaj się. Chwyć ją mocno obiema rękami. Nawet bohaterowie płacą za błędy śmiercią. Będzie ją bolało. Już nie. Wszystkie siły straciła w walce. Teraz jest bezsilna. Pokonała się. Wie, że przegrała. Teraz tylko by się męczyła. Jesteś tu. Ależ jesteś zimny i śliski. Mocno się trzymasz, draniu. Wiem, że tam jesteś. Zostałeś tam. To błąd, a za błędy trzeba płacić. Čas plný soužení
Něco jsem vám přinesl. Což, paní, přinesl? Jseš hodnej. To bardzo miłe. Ale mogłeś ją tam zostawić. Przecież to jeszcze małe dziecko. Biegłem, aby się oczyścić, jak grzesznicy w hinduskim Gangesie. Rzeka jest bowiem głęboką studnią zapomnienia. Stůjte. To je přece kamení. To přecież kamienie. To není kamení. Ne, to borovíky. To jsou ryby. Mamusiu, dlaczego płaczesz? Kiedy jest dużo borowików, będzie wojna. Nie wierz w to. Zwykłe zabobony, święta prawda, głupoty, babskie gadanie. Wcale nie. Tak mówiła babcia Karolina. Przed wojną światową też tak rosły. Tysiące białych grzybów. Potem była tylko nędza i głód. Je tam někdo? Kto tam? Brošku. Vidíte, jak jsme dopadli? Vidí pan, jak to se skončilo. Ještě, že nám celé štěstí, že máme ten dom po babci Karolině. Przyniosłem z gospody, od żony zwiadowcy. To od Janoucha. A tutaj... Znowu pan kłusował. A gdyby pana złapali? Sarnina daje siłę, która długo utrzymuje się w ciele. Ciało jest potem bardziej wytrzymałe. Na Boga. Co z nami będzie? Czyj to rower? Wujku! Jak tam ryby? Tu są tylko karpie. Karpie są dobre, ale staw jest pilnowany.
I są tam Niemcy, żołnierze. Wie pan, że tatuś jedzie do pracy w Rzeszy? Razem z braćmi. Ja też bym chciał, ale podobno jestem jeszcze za mały. Chciałbym złowić tatusiowi węgorza na pożegnanie. Bardzo je lubi. On je ma ze wszego najradiej. Strejdo. Wujaszku, weź mnie ze sobą. Razem będziemy przewozić ludzi na drugą stronę. Jeśli rodzice cię puszczą, tatusiowi ani mrumru. Wujku, gdzie masz sznur? Na co? Na przynętę na węgorza. Nie mam, daj spokój. Ale tata wyczytał to w jakimś głupim poradniku. Łap na wędkę, jest w szopie. Jeśli przypłynie ławica, to mi uciekną. Jeśli będzie ławica, popłyną jeden za drugim. A jeśli nie popłyną, popłyną. Dzisiaj złapiesz dwa, najwyżej trzy samotniki. Dzisiaj będzie uczta. Mam dla was smakołyk, któremu żaden węgorz się nie oprze. Węgorze, obudźcie się. Proszę, przypłyńcie tu. Węgorz to zagadkowa ryba, tajemnicza, nieprzewidywalna. Żeruje w nocy, poluje przy księżycu, biesiaduje, gdy jest pochmurno i kiedy gwiazdy idą spać. Jednego już mam! Tatusiu, jednego już mam! Jesteście tutaj. Wiem. Widzę was, moje złote rybki. Mam coś dla was. Zapraszam na ucztę. Drugi! Zrobimy coś niesamowitego, ależ się zdziwią. Przegrodzimy rzekę. Zbudujemy z przynęty przegrodę. Uważaj, ostrożnie. Widzicie go? Moja krew, odważny. Tatusiu! Musisz wracać. Nawet ryby już śpią. Nie spałem, złapałem dwa węgorze. Razem z tym będą trzy. Trzy, powiadasz. No dobrze. No ja trzy. Ale trzy to mało. Panie Januch, tata mówił, że ma pan drewno akacjowe do wędzenia węgorzy. Zgadza się, drewno jest tu. Nikt go stąd nie ruszał. Idealne, ale i bardzo drogie. Nie opłaca się na trzy węgorze. Byliśmy umówieni na co najmniej 11. Franciszku, nie bądź taki chciwy. Zetnij moją akację. Wystarczy ci na uwędzenie 10 baranów. Ty będziesz 11. Wiesz, dokąd wysyłają jego ojca? Zrób to, co prosi. Co dobrego poleca nam dzisiaj szef kuchni? Mamy sarninę. Na winie i na śmietanie. Są też bewsztyki. Sarnina na trzy sposoby. Dzisiaj czegoś takiego nie podają nawet w królewskim hotelu Crystal Palace w Londynie. Najpierw przystawka. To przynieś. Co to będzie? Kiełbaski z cebulką? Coś takiego. Sam złowiłeś? Ależ zapach.
krásný. Piękne. To celé zlaté. Całe złote. Te nie są złote. To by muselo być. Musiałoby ich być co najmniej 11, jak piłkarzy praskiej Sparty. Czy jeszcze kiedyś będzie nam dane łowić złote węgorze? Tato, do roboty. Najdelikatniejsze mięsko. Palce lizać. Idiota z tego Franca. Przesolił węgorze. Pewnie myślał o tej swojej słynnej Sparcie. Mamusiu, co z tą sarniną? Nie twoja wina. To ten głupi Janouch. Wynocha stąd. Jutro wyjeżdżamy. Chodź, pomożemy ci. Tatusiu! Nie jestem już mały. Chcę pojechać z wami. Oczywiście. Ale mamusia nie może zostać sama. Niech jedzie z nami. Tam, dokąd jedziemy, nie można zabierać kobiet. Dlatego właśnie któryś z mężczyzn musi się poświęcić i zostać z mamusią. Bronić jej, dbać, żeby nic jej się nie stało. Wiem, że sobie poradzisz. Obiecujesz?
Učekaj. No juž. Jdi pryč. Łowienie ryb surowo zabronione. Wybierasz się na bal przebierańców? Będziesz wodnikiem? Co tam chowasz w rękawie? Pewnie chochle. Panie Boże, chroń mnie. Nie wydaj mnie. Panie Opelt, niech Pan też mnie nie zdradzi. Przecież nasz dziadek Ferdynand przychodził do Pana grać w Mariasza. Przegrał mnóstwo pieniędzy. Przynajmniej tak mówiła babcia Karolina. Amen. Dziadku, słyszysz? Kolacja. Już idę. Už tě mám. Mám tě. Ty darváku. Ty łobuzie. Stůj. Stůj. Stůj, slyšíš? Slyšeleš? Stůj, nebo tě... Zamkni se. Schovaj se v chlevíku. Gdzie on jest? Nie widziałeś go? Ciekawe. Wiesz, ile osób go przyuważyło? Jutro dopadną go żandarmi. Ty pilnujesz stawów. Już ja się z tym łachudrą policzę. Ależ piękne. Skąd je masz? Dał mi je pan Opelt. Tego wymienimy na mąkę, tego na smalec. A tego usmażymy na tym smalcu. Wyślemy też coś braciom, a tatusiowi papierosy. To tak wygląda twój pan Opelt. Na pewno widzieli cię ludzie z zamku i żandarmi. I ten, co pilnuje stawów. Ile osób cię widziało? Nikt. Przynajmniej nie kłam. Wiesz, co mógłby ci zrobić?
To człowiek ułomny, a tacy ludzie potrafią się mścić za swoje nieszczęścia. Są okrutni i bezduszni. Biją gdzie popadnie, do krwi. Musisz mi przyrzec, że już nigdy tam nie pójdziesz. Przysięgnij. Mógłby cię zabić. Tylko ty mi zostałeś. Je tam někdo? Jest tam kto? Nelez tam. Nielaž tam. Wreszcie cię dopadłem, łotrze. Już ja ci pokażę złodziejskie nasienie. Krzycz. Draniu jeden, łobuzie. Krzycz do diabła, bo naprawdę ci przyleję. Smrodzie, gnojku jeden. No właśnie. Zabiję cię, jeśli jeszcze raz cię tu zobaczę. Wystarczy już. Niech pan go zostawi. Dziękuję za pomoc.
Dosyć. Co tacinek a braszku? Co u taty i braci? Piszą do was? Możecie wysyłać im paczki? Co ci przyszło do głowy, żeby akurat tutaj chodzić na karpie? Wszyscy z daleka cię tu widzą. Musisz z drugiej strony, od kanału. Tam też można złowić piękne sztuki. I nie chodź wieczorem, tylko rano, kiedy wszyscy jeszcze chrapią. A teraz zmiataj i udawaj, że kulejesz. Porządnie, tak jak robiłeś to wcześniej. I kulej aż do domu. A do przynęty dla karpi dodaj anyżu. To ich przysmak. Będą lepiej brały. Nie posłuchałeś mnie. Przyniosłem ci. Co powiedziałam? Potrzebujemy tych karpi, ale nie chcemy, żeby stawowy zrobił z ciebie kalekę. Wiesz co? Powiedział, żebym do ciasta dodawał anyżu. Dzisiaj byłeś tam po raz ostatni. Obiecałam tatusiowi, że nic ci się nie stanie. Ja mu to obiecałem i będę tam chodził. Co takiego? Masz mnie słuchać i koniec. Nie będę. Coś ty powiedział? Myślisz, że nie wiem, gdzie jest tatuś z braciszkami? W obozie koncentracyjnym. Są głodni, potrzebują jedzenia, żeby nie umrzeć. Będę łowił dla nich karpie, nawet gdyby mieli mnie zabić. Synku. Mamusiu, prawda, że ich tam nie biją? Skąd ci to przyszło do głowy? Chłopcy mówili w szkole. Nieprawda. Na pewno nie. Určitě není pravda. To wyślemy tatusiowi i chłopcom, a to zjemy sami. Ależ będzie uczta. Mój ty mały, dzielny wędkarzu. Ty mój stateczny rybarzy.
dnes byl? Kde byłeś? Byla jsem ve škole. Byłam tam. Pan dyrektor puścił nas do domu. Przychoda nie przyszedł do szkoły. Ten chłopak z Lidic. Co wam powiedział pan dyrektor? Tylko tyle, że Przychoda nie przyszedł i żebyśmy szli prosto do domu. Ale ty nie przyszedłeś. Poszliśmy z Lonką nad potok łowić płotki. Nad który potok? Ten, co płynie z Lidic. Wiesz, on wysycha, więc chcieliśmy się dowiedzieć dlaczego. Poszliśmy wzdłuż potoku pod prąd. Boże święty. Ale jakiś chłop nas przepędził. Kazał nam wracać do domu. Strasznie na nas wrzeszczał. Dzięki Bogu. Krzyczał, że woda nigdy już tam nie popłynie, bo staw, z którego wypływa potok, wysadzili w powietrze. Bzdury. Czy stawy można wysadzić w powietrze? Co się stało, mamusiu? Pójdziesz do wujka Proszka i zostaniesz tam, dopóki po ciebie nie przyjdę. Wujku, chodźmy na Brzany. Nigdzie nie idę. Może sam pójdę? Tam nie ma żadnych Brzan. To może na Okonie. Siedź spokojnie na tyłku, nie ruszaj się stąd nawet na krok. Cicho bądź, piesku. Idę na ryby. Spójrz, pstrągi. Pokaż, chłopcze. Wspaniałe. Brawo. Nieder. Padnij. Zamknięte. Idę do żony pana zwiadowcy. Zmiataj stąd.
Přinesl jsem paní pstrongy. Děkuji. Děkuje. Tak to nebyli ti parašutisti. Čili ti, kteří se tu zabavěli, nebyli spadochroniařami z Lidic. A to, co to jest? Nadajnik. Noc už se krátí, den bude dlouhý, léto se vrátí, čas plný touhy, čas plný toužení a slunečních dnů, čas plný soužení a pochybných snů. Noc už se krátí a den se dlouží, smutek se ztratí, když srdce touží. Vítr se otáčí a začíná vát, mé oči nepláčí, když máš mě rád. Dlouží, smutek se ztratí, když srdce touží, vítr se otáčí a začíná vát, mé oči nepláčí, když máš mě rád. Kam ho vezou? Dokąd go wiozą? Dokąd? No? Co z wami? No? Co teraz z panią zrobimy? Odwest. Wyprowadzić. A co z tym smradem? A co z tym gówniarzem? Ten jest mój. To mój chłopak. A to kto? Pijak i trochę stuknięty. Rybak i przewoźnik, panie komisarzu. Miejscowy dureń. Niegroźny. Chcesz rybę? Łyknij, mały. Dzisiaj powinny brać węgorze. Wszystko przygotowałem. Dzisiaj możesz nałowić pełne wiadro. Na pewno przypłyną.
biorą. Przypłynęły. To jsou zlatí úhoři. To złote węgorze. Złote węgorze na pewno kiedyś przypłyną. Ja ich jeszcze nie widziałem, ale ty może tego doczekasz. Podniosą się z dna i popłyną. Będą ich całe ławice. Miałeś rację, tatusiu. To twoje złote węgorze. Uciekajcie stąd. Płyńcie. Płyńcie aż do Morza Sargasowego. W filmie wystąpili scenariusz Karel Kachynia. Muzyka Lubosz Fischer. Zdjęcia Jan Czużik. Reżyseria Karel Kachynia. Opracowanie Telewizja Polska Agencja Filmowa. Tekst Maja i Jerzy Piotrowscy. Czytał Marek Lelek.